Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj znowuż kolejna mapa zmodowana z gościem, który w końcu znalazł dla nas trochę czasu, czyli Adrian z Wolnego Kanału. Witaj, Adrianie. Cześć, cześć, witam. No i jak zwykle maniak z Pintajersa, Deczor. Cześć, Pawle. Cześć, cześć, witam. Paweł znowuż nam znalazł jakąś nową mapę, której oczywiście myśmy ją już widzieli, ale Adrian jeszcze nie, także zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Paweł poniekąd tam trochę drogę wie, jak jechać, także jedź już powoli. Odkryjemy sobie najpierw mapę, a później zrobimy dostawę. Miał jechać z nami dzisiaj też jeszcze Maciek, ale gdzieś ponoć utknął w korku. Także jak wróci do domu, powiedział, że się dołączy. Trzymamy dla niego miejscówkę. No i... I fizyko, daj się oszukać. Wiesz co, Paweł, mi się tu najbardziej podobało? Ten kamas, co tam stoi na poboczu, co mało się nie zsunął do wody. Wiesz, że ja... To jest tu kilka wiesz, że ja go chciałem wczoraj wyciągnąć? O. A ja mam wrażenie, że jest troszeczkę błotko inaczej zrobione, czy to tylko takie wrażenie mam? Znaczy, wiesz co, ja wczoraj miałem odczucie... Zobaczymy, jak będziemy później jechać, czy nie będzie ci się tak działo jak u mnie. Maciek też ponoć tak miał, że mu... Błoto przed nosem puchło, wiesz? I podejrzewam, że jest głębsze tutaj takie zrobione, wiesz? Może blenderem jechał? Może, nie. Ubijało. Adrian już mieli kołami. Już mieli, tak. Mariusz już się nie zmieścił. Poczekam, no. Jakbym odbi... Bo nie chce mi się co chwilę obracać, jakbym zadał... Spoko, spoko. Na pewno ci damy znać. Dobra, ja muszę wyciągarki użyć. Poczekaj, Adrian, spróbujemy zobaczyć. Motywu. Tamazik was pociągnie. No, jadę, o? Jadę. Dobra. No, jak ma... On już popchnie, nie? Ja nie wiem, czy zdążyłem, czy on już nie użył linki, wiesz? No, użyłem, użyłem. Holować, czy będziesz linkę brał? Ja próbuję, wiesz... Zazwyczaj... Dobra. A, Deczor już uciekł. Dobra. Czekam. Awaryjne. Linka dobra jest, kurczę. Dobra rzecz. Pomaga. A widziałem moda, że jakieś... Ty robisz żółte linki, o Adrian. Ktoś cię ciągnie na prawo. Drzewo zaliczyłem. A jeszcze piwa nie piłem przecież. Ujojoj. No to może dlatego? Ty, no pewnie tak. Adrian, pochwal się nam, jak tam poszukiwania. A, no tak, przecież. W sumie to nawet nie mówiłem o tym w żadnym filmie. Że znowu szukam pracy. Umowa się skończyła i nie przedłużyli niestety, także jestem znów wolny strzelec, jak to można powiedzieć. No i co ja ci powiem więcej, maniek, jak poszukiwania pracy? Wiesz, jak u nas jest w naszym regionie. Mówiłem ci nieraz. Banda normalnie, nie? Generalnie to jest jedna wielka kupa, bo mógłbym iść, bo kilka osób szuka kierowców, ale to są takie firmy i takie osoby, że wiesz... Z deszczu pod rynę, albo jeszcze gorzej, nie? Nie chcę po prostu się denerwować. Nie chcę, wiesz, później się po sądach włóczyć, także wiesz. Ale nie spotkałeś się tak, bo ty jeździłeś na tacho, nie? Na tarczkach. A jakbyś jeździł teraz, no, mi powiedz na... Na karcie też jeździł. No i właśnie, a jak... Przecież tam się nie da naciągnąć, jak już jeździsz na elektronice. Jedynie magnes, jak na elektronice. No tak. Ale to dużo możesz tym oszukać? Magnesem? Tak, tak, bardzo dużo można, tylko trzeba to z głową robić. Ja zawsze mówiłem, że ja nigdy nie umiałem oszukiwać. I wiesz, jak człowiek nie umie oszukiwać, to sobie krzywdy narobi, tak? Bo
żeby umieć kombinować, no to trzeba też to robić z głową. Niektórzy mają do tego smykałkę, wiesz, potrafią to robić, nie? Ja tam ale wolę nie ryzykować. Moim zdaniem, jak nie kombinujesz, to sobie krzywdy właśnie nie zrobisz. Ale wiesz, no, jak będziesz jeździł, niektórzy do tego cię zmuszają. No, znaczy, wiem, i to jest straszne. No, u mnie taka sytuacja była, że znaczy w sumie to w tej firmie, co teraz jeździłem, to nawet się tam zbytnio nie kryli z tym, że nawet, wiesz, trzeba było, powiedzmy, czasem w niedzielę jeździć, czy powiedzmy tarczki za okno wyrzucać, to tam, wiesz, takie w półoficjalne było wręcz nawet. Nawet mi powiedział ten mój szef, jak już później rozmawiałem z nim ostatnio, jak mi wypłatę wypłacał, to mówi, że ja mu rozmontowywałem całą logistykę w firmie, bo wszyscy jeździli tak, jak oni chcieli, a tylko ja jeździłem według przepisów, nie? Także wiesz jak to wtedy jest, tak? Na przykład miała była taka sytuacja, że pracowałem jednego tygodnia od poniedziałku do soboty, łącznie z sobotą, no to zrobiłem skrócony odpoczynek. W następnym tygodniu pracowałem też w sobotę, mimo zakazu jazdy, jeszcze na koniec wakacji to było, ale pracowaliśmy bez kwitów. No ale to wam pozwolili jeździć, nie? Czy nie? Znaczy, nie mieliśmy kwitów, na dziko, bo nie mieliśmy kwitów. I w niedzielę zacząłem odpoczynek, znaczy w sobotę wieczorem zacząłem odpoczynek i musiałem zrobić już regularny, bo według przepisów, jak rozrobisz w jednym tygodniu skrócony, to w drugim musisz już regularny zrobić. No to mówię, że w poniedziałek muszę regularny zrobić, no to okej. No ale później się okazało, że to jednak... To nie było okej. Okay. Tak, to nie było okej. Okay. I przez to właśnie między innymi, że tam musieli kierowców na zastępstwo szukać, że takie tam, wiesz, historie, nie? Bandytyzm. I taki, zobacz, pomiędzy botem a kowadłem, tu, cię, wiesz, krokodylki, inne tam stróże prawa mówią, że... Znaczy zmuszają, żeby wszystko było legalnie, nie? Prawidłowo. Pracodawca do czegoś innego w sumie musza. Jak tu tankować tego cudaka? Wsiąść do cysterny, nie? Nie, a tu jest paliwo. Tam gdzie deczor wjechał jest paliwo, no no. Tu, to ja myślałem, że tą cysternę. Nie. No, z tym, że widzisz, bo bardzo dużo jest winy kierowców samych, bo jak od początku dadzą sobie, wiesz, w ten sposób traktować, to i pokażą, że można, no to już wtedy wiesz, no nic nie zrobisz, tak, sam. Jak będziesz chciał jeździć już normalnie. Manek, muszę, nie wydało mi trochę. Dokładnie. A to pizdu takie. Wiesz, on mi mówi, że mu kierowcy jęczą, że dlaczego ja mogę w ten sposób robić, a oni nie mogą. No to kto im za przeproszeniem kurwy nędzy broni tak robić? No ale jak oni go nauczyli, to wiesz, nauczyłeś, to cierpno proste. No i teraz wiesz, przychodzi osoba, która chciałaby wszystko robić według przepisów, a jak wszyscy robią inaczej, no to wiadomo, że wtedy się robi zamieszanie, bo normalna sprawa. Tak samo jest odwrotnie, jak wszyscy jeżdżą przepisowo, a przychodzi osoba, która by chciała kombinować, to też się zamieszanie robi, nie? Tylko że tutaj to akurat w odwrotną stronę. No to jest takie A jeszcze za przeproszeniem. A to tego to nie brakuje, wiesz, to tego to nie brakuje. Tak, no. Że dostałem telefon, który mnie mocno zdenerwował. Jechałem samochodem, musiałem się zatrzymać, żeby ochłonąć, bo kolega jeden właśnie powiedział mi, że pewna osoba tam, wiesz, strzelała z ucha, nie? Nie podobało się, powiedzmy, że odmawiałem zrobienia drugiego kursu, kiedy musiałbym, powiedzmy, ten drugi kurs zrobić już na nielegalnym, czy to na magnesie, czy to na drugiej karcie, czy to wiadomo, różne sposoby są. Mhm. Że się nie podobało, że na przykład rysowałem młotki na dojeździe do samochodu, który stał poza bazą, jak prowadziłem, bo dojeżdżaliśmy samochodem osobowym na żwirownię, gdzie stały samochody, nie? To było jakieś 70 km. No około 70 chyba, 60-70. No ja prowadziłem ten samochód, no to na tarczkach wpisywałem później z tyłu jako młotki, no bo to już jest praca moja. Wstaję, powiedzmy, wyjeżdżam o 7 rano z tego zakładu, godzinę dojazdu. No to nie odpoczywam, tylko pracuję.
No tak. No ale to czym jechałeś? Ciężarówką? Nie, osobówką. Nie, nie, osobowym autem. No ale jak pojazd stoi poza bazą i jest dojazd do niego, to jak kierujesz tym pojazdem, no to masz młotki, a jak siedzisz obok, to masz dyżur. I to też nagle okazało się, że to jest, że to, stwierdzili, że to jest dziwne to, co robię, że tak zaznaczyłem. Nikt tak nigdy nie robi. Ale tak się powinno robić. No, no właśnie, tak się powinno, a że nikt tego nie robi. No wiesz, nie robi. No nie robili przez to, żeby mieć dłuższy czas pracy, nie? Tak, tak, no, ta, no tak, bo po to to jest w sumie. A dziwnym trafem, gdyby inspektor wziął tarczkę i zobaczył, że baza jest w Kętrzynie, a sprawdził na tarce, że miejsce wyjęcia i włożenia tarczki to jest inna miejscowość poza w ogóle Kętrzynem i zobaczyłby, że startuje od razu z jazdą. No to dobra, no, pauza, to, no to przecież mówisz, że co, ten prezes was przywiózł autem. No to jako dyżur musiałbym zaznaczyć na tarczce wtedy, bo siedziałem obok. Bo wtedy jestem w pracy. Na zasadzie gotowości, dyspozycyjność tak zwana. Czyli jedynie co byś musiał mieć to ciężarówka, rachunek z hotelu. Tak. Jeśli miał paragon powiedzmy z miejsca noclegu, to wtedy mógłby się wybronić człowiek. Taki miał być prosty zawód kierowca, nie? Siadasz, palisz, jedziesz. No, dla niektórych jest zbyt prosty. Jak tam panowie? No ja ci siedzę spoko, spoko. Prawie że na ogonie, ale elegancka mapka. Paweł, no, odkryjesz tam, nie? Z boku. Adrian, poczekaj, bo on będzie... Nie zjeżdżaj na razie z górki, bo jak dobrze pamiętam, to Paweł będzie musiał... Nie wiem, czy on tam da rady, no i ja tam musisz iść wzdłuż brzegu, ja wróciłem się tutaj, obróciłem i pojechałem przez ten mostek, nie? No dobra. To ja tam spinam się. Czyli co, czekać tutaj? Czekaj chwilę, bo on tam musi przed mostkiem... Ja nie wiem, czy on wyrobi się, bo ja wczoraj, jak sobie tak z Maćkiem poznawaliśmy troszkę mapkę, wiesz, to szczerze powiem, bałem się, żeby skręcić, a od razu jak on będzie zjeżdżał z tej skarpy, no, ja tu wróciłem, wiesz, na tą krzyżówkę i obróciłem sobie auto w stronę mostu, bo tam jest trochę taki hardkorowy ten przejazd. No, ale z drugiej strony na przykład, bo co miesiąc jak zdajesz tarczki i sczytujesz kartę, to oni mają taką firmę, która sprawdza później, czy kierowca wykroczeń nie porobił. Jeśli jakieś porobił wykroczenia, powiedzmy nieświadomie, czy poprzez błędy jakieś, no to się to prostuje na zasadzie, czy to wpisuje się, jakiś opis robi, czy coś, żeby zminimalizować w razie kontroli w zakładzie pracy. No i mieli taki koronny argument wobec mnie, że ja najwięcej wykroczeń narobiłem. Ja tam narobiłem chyba na czy około 900 zł z 2-3 miesięcy, nie pamiętam. Wiem, że to jedno wykroczenie, znaczy miałem dwa takie duże wykroczenia, nieświadome w sumie, które jedno 300, drugie 300 zł. To jedno było pracę w porze nocnej, że była przekroczona o 10 godzin. Gdzieś musiałem w nocy jechać, wiesz, i nie zwróciłem na to uwagi, gdzieś tam mi wyszło poza. Poza tym, te skalę. Przepraszam, że przerwę. Nie, i tak nie musimy tu jechać na drugą stronę? No musimy. Tylko nie wiem, czy ty wiesz, będziesz się wracał, czy tutaj obrócić sobie auto, czy od razu przejedziesz, nie? Nie, no... Dasz radę tam wyjechać? No bo nie było ciężko tam wczoraj wyjechać. Ale pięknie. Mów. To mam jechać, czy nie? Czy czekać? No właśnie chciałem mu to powiedzieć, żeby dał znać, czy jedziemy, czy nie. Wyrobisz się tam? Ale co, na most? No, no jasne. No to jedź, Adrian. No dobra. No i drugie wykroczenie było coś na zasadzie skrócenia odpoczynku tego 45 minut, czy tam półgodzinnego. I to się sumowało wszystko i nam się jazda ciągła nazbierała zbyt duża. Tylko że wtedy ja jeździłem, pamiętam, samochodem z tym tachografem regułą jednej minuty i gdzieś musiałem po prostu błąd, albo mi przeskoczył selektor, albo coś, także... Reszta to były takie pierdołki w sumie gdzieś tam... Tu w prawo, Adrian. Dobra. Gdzieś tam jakieś nieopisane, przy 6-godzinnych młotkach nieuwzględniona pauza, takie tam, wiecie, głupoty, nie można powiedzieć.
To mnie to czepiali się pierdół. No ale, ty, ale wiesz, no ale koronny argument, że o tutaj chciałeś, tak mówisz wszystkim, wszędzie, w każdym filmie, że chcesz uczciwie, legalnie, a popełniłeś tyle wykroczeń. Ja mówię, no tak, ale ile ja jeżdżę dopiero? Ja jeżdżę pół roku i przeskakuję tylko starczki na kartę. Praktycznie cały czas się jeszcze uczę, gdzie żadnych szkoleń w firmie nie było. I zobaczyłem dopiero te wykroczenia i już teraz na przykład wiem, gdzie się pilnować, bo część mogła być na przykład spowodowana tym, że po prostu gdzieś tam zawiódł ten tachograf, no bo ten tachograf z reguły 1 minuty to nie jest dosyć specyficzny, trzeba tam pilnować przy tych podjazdach się właśnie. No a ci, co pracują po kilkanaście lat, no to oni już wiadomo, że mają to wszystko opanowane. Zresztą z drugiej strony, jak na przykład chcesz zrobić wszystko naprawdę zgodnie z przepisami, to łatwiej jest popełnić błąd niż powiedzmy wyrzucić taczkę za okno i zastąpić ją zaświadczeniem, gdzie napisane, że urlop albo inna praca, no to wtedy wiadomo, że jest jasne i klarowne. Ale tu hardkorowo jest. Ja pierdzielę. Zapraszam. Ale te samochody jadą. Kurczę, takie te ciężkie tereny, ale to jedzie. No to trzeba sobie wziąć ziła. Tak jakby lepsza przyczepność była. No i już pochwaliłem się. Daczor, poczekaj. Tak, no cię wolny? Co, ja zawisłem tutaj, czy co? Co tu się powolutku stało? No dawaj, chwyć mnie może wyciągnę. Chwyć mu. Chycę cię, chycę. Chwyć mu. Powiedz za. Dobra, jadziem panie, no. Dobra, no to. Kamazik w tym. No i ja go wczoraj szukałem punktu zaczepienia, żeby go wyciągnąć sobie, nie? Nie, nie ma. Poczekajcie, mi tam jeden element brakuje do mojego. To bierz. Biorę, nikt nie patrzy. A ty tam, jak tam Maniek, poszedłeś? Wszedłeś? No kurde, uszkodzenie złapałem. Poszedło. Przeszedł. No i tak to wygląda sprawa w sumie. Mówi tak do mnie. Jak się nawrócisz i będziesz chciał jeździć to jak my chcemy, no to telefon z drzwi otwarte. Ja mówię, no na razie nie mam zamiaru się nawracać. Masakra, czy powiem. Uczysz się czegoś, cię uczą jednego, inaczej ci każą robić. Ty pizdu to. Nie, człowiek, tak kwalifikację wstępną robiłem i tak człowiek myśli, kurde, te wszystkie przepisy, no fajnie, to przestrzegać to będziemy elegancko, bo to przecież dla kierowcy są te przepisy. A tu jednak się okazuje, ważne, że to nie do końca. Tak, że jeden wielki kit, pic na wodę czasem. Znaczy ja tam się nie poddaję zawsze. Powiedziałem mu prosto, że nie mam zamiaru, także na razie nie będę. Nie uświadczy telefonu ode mnie. No chyba, że cię życie sytuacyjne zmusi? Nie, nawet wtedy nie pójdę. Ale to co dalej, szukasz za kółkiem, czy już? Nie, za kółkiem. To powiem ci, że nieciekawy z tego, co słyszę. No ja ci. No, u nas tu chłopaki jeżdżą wokół komina i chwalą. No bo to jak dobrze trafisz wokół komina, to jest bardzo dobra robota. Czekajcie, ja tu sobie. A, to tak pokazuję. A, to ja chyba mi się tutaj nie uda przejechać do tego. Będziemy tu musieli zrobić kołem. Do czego ty chcesz, Paweł, dojechać? No ja nie wiem, ja idę, widzisz, droga nigdzie nie prowadzi teraz. Tu odkryliśmy i... No to musisz drogą cały czas jechać. A to ukrywanie to później się odkryje, tam po drodze jest. Jest droga, no faktycznie.
To ukrywanie, coś teraz zaznaczył, to dopiero jak przez rzekę przejedziemy. Za warsztatem jest zjazd w lewo. I tam w tej wiosce będzie. Adrian, ale jak ci się podobają drogi takie wąskie? Tutaj. Mówię teraz o mapie. No powiem ci, że strasznie głębokie było to, ale przyczepne. Trochę tak może wyschło trochę. O, otóż to. Także naprawdę ładnie idzie po tym błocie. Nie spodziewałbym się, że na oryginalnej mapie pewnie by zaraz utknął gdzieś. Ja tam jedną mapę żeśmy testowali i było normalnie nie tak złe błoto, a auto siadało, nie szło jechać normalnie. Ciekawe, ktoś spieprzył sprawę. Może to jakiś parametr nie odpowiada za przyczepność? No, na pewno. Fizyka, no, to jest starcie i przyczepność wyżej. Tak, tak, trakcja, tak. No ale to jest lepiej jest tak, jak takie wąskie niż takie szerokie, bo jest ciekawiej. No, musisz się troszeczkę pomęczyć. Możecie sobie w końcu tą waszą kamerę poużywać z dachu. Nie, jakoś ja ją rzadko używam. A Maciek ostatnio się nauczył na niej jeździć, mówi, że... No, czasami jest potrzebne. No, wczoraj pokazał hardcore, tak, wczoraj pokazał hardcore. Pierwszy zakręt i... Maniek, wróć się. Ja patrzę, co on robi, a tu Biedronka. Zastanawiam się, chłopaki, jak na przykład u mnie są tak te przepisy przestrzegane. Z tego, co ja wiem na przykład i co rozmawiałem z ludźmi, którzy jeżdżą tam, mam kolegę, który tam jeździ, dwóch nawet w sumie, to bardzo, znaczy bardzo, no przestrzegają. Tam nie ma tak, że nagniesz sobie czy coś. Nawet jeszcze ale wiesz co, Adrian, podejrzewam, że... Ogólnie, tak jak na przykład osobówki czy coś, bardzo przestrzegałem, ale nie wiem, ja właśnie od kierowcy zawodowego, jak wygląda od strony. Ale wiesz co, Paweł, podejrzewam, że u nas to cię pieniądz zmusza. Bo gdyby dali ci zarobić na normalnych warunkach, jakbyś miał dostać te pieniądze, dajmy na to za nadgodziny, jak jeździsz normalnie, aby nikt nie musiał, wiesz, naciągać tarczek, nie byłoby, że kurwa, zasnął za kierownicą. Jak to? No, bo tutaj akurat na przykład nadgodzin nie było. A tam neodymny, kurwa, wielkości skrzyni biegów przyjebany za kabiną, nie? Że biegi ci ciężko wchodzi, bo ci, kurwa, ten reduktor, kurwa, aż przyciąga. Nie, no takich wielkich to nie, malutkie się montuje. Wiesz, tam neodymny taki przyjebany na ramę, że kurwa, wiesz... Ten, studzienki od... Dekli od studzienek podrywa, nie? Bujna wyobraźnia Mariusza. No, wiesz... Wiarenko prawdy może być. Nie, no to są zwykłe, płaskie mały magnesik wystarczy. To Paweł, w lewo! W lewo? W lewo, dobra. Kierunek włącz. Rękę wystaw. Wow. W lewo, bo pojedziemy sobie odblokować tamten punkt. No i teraz na warsztat jedziesz, nie? O, ale dobra. Mnie poniosło na drzewa. No z tymi nadgodzinami, co Maniek mówiłeś. Gdzie mi tu trąbi tą trąbą? Aż ptaki fruwają. Że na przykład nadgodziny nadgodzinami jakby płacili normalnie, nie? Te nadgodziny, czyli 50 albo setki w niedzielę, powiedzmy. Ale jak ci zapłaci normalną stawkę, no to co to za nadgodzina jest? No nie, to bez sensu. Narażasz się za normalną stawkę, no to też tak, wiesz, taki argument może z dupy wzięty, bo się generalnie nie powinno tak robić. No ale jak już ktoś, powiedzmy, podejmuje decyzję, żeby się narażać, no to już niech ta stawka będzie chociaż. To co, wy kurczę. Może odblokujcie warsztat, a ja pojadę na szybko ten lejek odblokować, co Paweł? Dobra. No, to gonię tutaj. Zaczekacie na mnie na warsztacie. Nadgodziny to nadgodziny. Koniec, kropka. Ale wiesz, powiem ci, że tak, ja miałem takiego kierownika w poprzednim zakładzie, że myśmy robili z soboty 50 tam jak szłeś w nadgodziny, nie? A w niedzielę wypłacał nam setki i to było tak załatwione, że
i wilk syty, i owca cała. No ale komuś to nie odpowiadało. Zaczął dopierdzielać, no i się urwało. I co teraz, Paweł, robimy z zabudową? Nie wiem, od razu sobie bierzemy na małe kłody? Paweł, ale po 8 trzeba dostarczyć. A jest nas trójka. Ktoś by mógł jechać ze średnimi chociaż, co? Mogę wziąć średnie, Tylko jak teraz jedziemy? Będziemy wycofywać, czy prosto? Paweł, warsztatu na paliwo, później maza. Ja to bym tak pojeździł, z warsztatu na paliwo, później maza dookoła, tam jest drewno, załadował się i polecimy przez port, na porcie się odkryje punkt i tam zrobimy już dostawy. Ja najwyżej mogę wziąć krótkie albo średnie, mnie to nie przeszkadza. Wiesz, o co chodzi? I co, paliwo, tak? No teraz na paliwo polecisz i tam na paliwie odbijesz w lewo chyba. Nie wiem, bo... Dobra. Adrian też ma paliwo brać? Nie, nie chodzi mi, że paliwo, tylko w stronę paliwa pojedziesz. Aha, okej. A można już wziąć zabudowy na drewno. Dobra. Bo załadujemy się tam za paliwem, jak masz maza tam za górką, to drewno co jest. Dobra, czyli jedziemy, poczekaj, czyli ja jadę na paliwo to podkrywanie. To jaką zabudowę brać? Na średnie czy na krótkie? To już twoja wola. Jak chcesz, to bierz średnie, to ja wezmę krótkie. Ale zaczekajcie na mnie na tym warsztacie. Krótkie są dwa, tak? Dobra. Krótkie są dwa, tak? Dobrze. Krótkie są dwa, dokładnie. Czyli no. 4 i tu 4 to 8. Aha, w ten sposób. Jeden by musiał... Ja na chwilę tu podjadę. Dobra, wezmę średnią, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja chcę kamazem sobie jechać. No ja bym chciał jechać moim autem, które mi się ostatnio spodobało, ale go tu nie ma. Powiem ci, Adrian, że może lepiej byś się zawrócił najpierw, co? Bo my pojedziemy... No chyba pojedziemy... Jak jedziemy w ogóle? Poczekaj, straciłem. Musimy jechać. Aha, nie, dobrze, wiesz, jak my tak jak ja stoję teraz. Dobra, to zawijam tam to. Bo Maniek do nas grzeje, ale Maniek, ja i tak muszę gdzieś tam na skrzyżowanie do ciebie dojechać i tam w prawo jest droga. Ej. O. No, u was jest nawet. Panek, ja tu wyjadę, bo my wtedy pojedziemy, nie? Tak, tam. A ja jadę na warsztat. Uszkodzenia sobie ściągnę i przerobię się na te... Na drewno. Uwaga. O, ja stanę tu za górką. Dobra. Nie, powiem ci, że ja też chciałem jeździć i liznęłem tego, że tak powiem, chlebka, ale to nie dla mnie, to nie. To znaczy ja chciałem, wiesz, nie na długie, tylko na solówkach, wiesz, ale to... No, solówki też są przeładowywane z kolei nagminnie strasznie. Daj spokój, jak ja... Wiesz, jeździłem na coli tam 814, to tam powinno być niby 8 palet do załadunku. Tak wychodziło z wagi, nie? A kazali mi brać po 11, a jak nie weszło to, co było na paletach, to musiałem, wiesz co, palety rozrywać i piętrować to sobie na aucie. Albo rzucać gdzieś tam między palety. No, powiem ci, że to jest masakra. Jeszcze do kabiny na kolana, żebyś wziął. No, ale brałem, bo zjeździłem sam, chłopie. Kurwa, jak ma człowiek uczciwie i się nie bać i jeździć, a później się słyszy, o, przeładowane, wielka fera. No jak ten kierowca ma tego nie robić? Jak ma dwie opcje, albo będzie tak robił, albo nie będzie miał
boty. No. No tak, zgadza się. Masakra, kurwa. Po prostu bić pracodawców po ubijaniu. Kurde, uszkodzenia mam zero, a mam kabinę zgniecioną. No fajnie, nie? Rozpędź przyjeb gdzieś w płot, jeszcze raz się naprawi. Mi to nie przeszkadza. Adrian, chodź do mojej kabiny, u mnie cieplej. A czy... mówisz, że cieplej w tym? A dlatego, że silnik pod spodem pewnie dlatego cieplej, tak? Może, nie wiem. Zresztą chyba Ural... każdy... Pojechali. Sprzęt ma dobre ogrzewanie. Dobra, znaczy ten Ural miał dobre ogrzewanie w wojsku, pamiętam to jak na drugi stopień się włączyło, bo na pierwszy to nie dawał rady, ale... Jak zimno oczywiście było, bo mieliśmy jakieś takie ćwiczenia. Przy minus 15 chyba, czy tam coś w tych granicach i z takim wiatrem silnym, a tam wiadomo, że szpary z każdej strony. I mi wysiadł drugi bieg ogrzewania, kurde, to na pierwszym nie dawał rady. Ale dwójeczkę jak się załączyło, to w nogi fajnie, kurde, cieplutko było. Tata mi kiedyś opowiadał, że gdzieś w górach był i zabłądził. I droga w lewo, droga w prawo, ciemno się zrobiło, zero pojazdów w ruchu, nie wiedział co zrobić. Mówi, wziął, zamknął się od środka, zostawił silnik włączony, poszedł spać, no. No tak, innej opcji nie ma czasem. Rano się budzi, jak gaz nadepnął, to w takiej sadze jeszcze w życiu nie widział z rury. Musiało to wszystko przepalić, nie? Chyba zbierał to. A czemu mi pokazuje, że Maniek ma ping 400? Bo ty masz taki. No to a i tobie, i mi, że ty masz taki pokazuje, także coś musi być z połączeniem. Nieważne, nie skaczesz. Zgadza się. Widzisz, to jest ta różnica z Eurotrackiem, że wysoki ping i nie skaczesz. A BTS... Czasami może być niski ping i możesz pływać. No. Ale wiesz, jak w BTS-ie lekkie zerwanie pingu i po tobie, nie? O, sorry, w dupę ci wjechałem. Deczor, noga z gazu. Na 1 plus włączyłem skrzynię, także teraz to pójdzie jak burza. O, idzie, idzie. Gdzieś to był ten CPN-ik chyba, nie? Niestety Adam już się zatrzymał. O, poczekaj, a tu zakręt? Tu? A jak skręcamy? Nie wiem, nie pamiętam, poczekaj. O, chyba tak. O, nie wyrobię chyba. Ale myśmy nie tą drogą pojechali, jakbyś chciał wiedzieć. No, tam było ten, ale myślisz, że tu nie będzie odbicia na ten? Nie wiem. Nie, może już nie być. To jedźcie powoli, ja się cofnę. Ja was dogonię, bo ja... Nie no, my musimy teraz gdzieś na dół wjechać, bo są dwie równoległe. Myśmy pojechali tą wyżej. No tak, ale nie odbiliśmy na tą stację. No to trzeba będzie się zawrócić, no bo inaczej nie dojedziemy. Wszyscy? No. A w prawo to do stacji nie dojedziemy? No tam gdzie Deczor chyba teraz chyba skręca, nie. To jedziemy na stację. Myślisz? No według mapy to tak. Tak. No dobra, no to jadę. I będziemy się wracać, no trudno. Nawigator tak poprowadził. A bogatka, szmatka i... Ale... Cię zechnę jeszcze w mapę. No nie, no to dobrze pokazuje, no jest dobrze. No nie jest dobrze, bo będziemy się wracać tędy. Oj tam. Jakoś to będzie. Anu. Ta skrzynia 1 plus to ma niezłego buta. Wyrywa od razu do przodu. Ale to musisz gryzoniem wrzucić, nie? No, R wciskam i gryzoniem wrzucam. Jest. You well. Tank sztele. O, jest dobrze. No to gdzieś masz ukrywany, nie?
No jest to. Adrianowi się nie chciało kierownicy podpinać, normalnie szacun. Chyba od niedawna spina grasz klawiaturą, co? No, powiem ci, że nie pamiętam, kiedy ja klawiaturą spina grałem. Dobra, jesteśmy. No i co, tak źle? Dobrze się gra. Jak się gada z kimś i ten, to lepiej jest na tym, na klawiaturze. Jakby tak samemu człowiek przysiadł pojeździć, to lepiej na kierownicy. Jedziemy na ten po prawej, to jest też odkrywanie. Ja tam skoczę, bo to... Poczekaj. Bo to jest teraz... Poczekaj. To gdzie teraz idziemy w ogóle? Musicie zaczekać na stacji CPN-u. Dobra. Ja to bym musiał iść to, jechać to odkryć. Wrócić się tu do was. A ty przez lasek. Dobrze. No bo ja tym to się zmieszczę tutaj, nie? A my pojedziemy później na ten. Na ten drugi. Kurwa. No no. To ja mam teraz tutaj zakręcić jakoś, czy pojedziemy tak jak poczekaj, ja stoję? Bo... Nie, my pojedziemy tak jak stoimy. A nie z powrotem, no, Paweł? Nie wiem, czy ty widzisz, jak my... To znaczy tak, krzyż na mnie. Tak, ja się muszę o 180 stopni obrócić. Tak jak Adrian stoi. Patrz, nie mogę choinki złamać. Boczkiem. Ups. Co ci zrobiłem? Nie, ja tu tam staram się. Tak zwane manewry. W ten sposób piekielne manewry robisz. O. Nie wiem, dobrze jadę? Dobrze, tu gdzieś jestem. Nie. Dobra, już cię tutaj kibicujemy. To dobrze, jest dobrze. No, Krasik też jest. No cholercie. Utknąłem. Gdzie utknąłeś? W tej wodzie? No to czekaj. Stój, nie ruszaj się, żebyś się nie złamał. Mamy czas tu. No właśnie, jest strasznie stroma skarpa. Dobra. I poszli. Z dyżakiem trochę przeorany. Rzekę. Adriana, jak tam znajdujesz trochę czasu, żeby sobie w ETS-ie pojeździć, czy na razie odmuła? Odmuła totalna. Ostatnio zainstalowałem 1.20 tą aktualizację i odpaliłem tylko, żeby zobaczyć, jak się te punkty pośrednie do nawigacji wprowadza. I w sumie to tyle. I wyłączyłem. Ale to ja... O? To ja tylko zainstalowałem i nawet nie zobaczyłem jeszcze punktów. Mam zamiar jutro... Sobie nie wiem, może z Pawłem, bo Maciek mówi, że ma wstręt, to wiesz jak to. Jak za dawnych dobrych czasów. Każdy sobie rzepkę skrobie, czy tam poględzić, nie? I fajnie by było nawet sobie podobną odległość trasę wziąć, żeby... Wiem, już gwiazdorzy, kurde. Wiesz, teraz jak są te punkty pośrednie, to można sobie wziąć z przybliżone gdzieś tam miast, ale tą samą trasę... Ale wiesz, ja chcę... Z tego, co widziałem, to bardzo fajnie zrobili Rusmapa i chcę jutro sobie właśnie pojechać gdzieś tam na Ruskich i zobaczyć, jak to, co to i tak dalej. Adrian, a teraz ci zadam trudne pytanie. A ja lubię takie pytania, opowiadaj. Wiesz coś może na temat DLC kolejnego do ETS-a? No, mają być te, do wnętrz, pierdołki. Ale nie. I mapa, no, jakaś nowa. Właśnie, na temat tej mapy czy wiesz coś? Znaczy jest tylko tyle powiedziane, że robią nowe tereny. A prawdopodobnie to będzie albo Francja, albo gdzieś tam chyba jeszcze na zachód, Hiszpania, ale to nie jest pewne jeszcze. Ale wyłapałem. Irlandię niech zrobią.
Ale ten DLC, bo to DLC będzie, te dodatki do wnętrz. To tak po zdjęciach całkiem fajnie się prezentują, jakieś tam firanki. No tak, ale ja jestem ciekaw, czy zrobią to płatne, czy nie. No, w sumie nie wiem. Też ważne pytanie jest, czy to będzie dyndało podczas jazdy. Czy to będzie statyczne, czy to będzie według fizyki, tak? No na pewno nie zrobią ci dyndających, co ty to? Słuchajcie, czemu? Nie? Logo. Nie mogę już dłużej. Adrian, obróć się w lewo, popatrz na stację i przeczytaj napis na stacji. Napis na stacji, czekaj, bo mi tutaj zasłaniają drzewa. I umój światło. Czekaj, co to jest? Jeb? O kurde, jeb. Jeb budynek. Jako jew chyba, nie? Po rosyjsku beton. No. A te jod takie... To coś jest po prostu... Trzeba było z tamtej strony przeczytać. Ty, ale to nie jest beton, to jest N chyba, jako H literka, czyli... Jakoś NES. Jak NES. Nie wiem, ale mi się skojarzyło z jeb. No tak, bo to z tej strony tak wygląda. Dobra, Maniek, dołączył, możemy cisnąć. Dobra, jedziemy. Ręczny. Jebździdy. Jebździdy. Nie no, to wiesz, Adrian jeszcze nie powiedział swojego hasła, nie? Jest to dziwne. No. A, ogień na tłoku. O, jest. Ogień na tłoku. Jest, ogień, jedziemy. Pompa! Nasze 8 cylindrów, niech. Nie, ja mam 6-cylindrowy diesel. A właśnie, widzisz. Ale 8-cylindrowe też były. A były. I teraz powiem ci szczerze, na przykład Kras jest też 8-cylindrowy i on w miarę podobnie idzie, więc nie wiem, czy to nie jest, o ile się można na coś... Dobra, teraz musimy zobaczyć. Nie, którędy? Poczekaj, bo ja muszę... Mi się wydaje, że w lewo, to jedziemy na to ukrywanie, ale nie wiem. Nie na cel, tylko jedź na ukrywanie, no tak jak masz zaznaczone. No czyli w lewo muszę ten. No chyba tak. W lewo, no. Lewo, panie, lewo. Daj po lewo, najwyżej będziemy cofać. Pip. Ale w które lewo? Tu są, zobacz, w które lewo? Ten, tu są dwa poszedł. Lewo. Nie w to lewo, tam drogą miałeś jechać. Tą Adrian tam, no. Ale myślicie, że tu jest chyba ukrywanie, Adrian, jedź tą wyjeżdżoną tam pod górkę. Dobra. Nie na czekajcie, ja tu wjadę, ciebie. Zobaczę. Któryś pojechał dobrze zobaczymy, ty jedź, tak. Tak jak jedziesz, jedź. Bodajże. Poczekaj, Adrian, poczekaj. Czekaj. Nie masz gdzieś podglądu mapki jakiejś odkrytej? Nie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Adrian, nie wiem, albo tam... O kurwa. Dobra, jedź. Pójdź, gdzieś dojedziemy. Jadę. No i na czym wam stanęło? Na niczym nam nie stanęło, jedziemy. Nie, ale bo wiesz, za mną, ja... Czy... Nie, my jedziemy swoją drogą. Ty gdzieś pojechałeś, spoko. Nie, bo wiesz, ja mógłbym sobie wyciągnąć mapkę, ale... grę mi zminimalizuje i... A, no lepiej nie. Ja nie wiem, ja spróbuję tu dojechać do tego ukrywania. Nie wiem, czy to jest dobra droga. No zobaczymy. Na razie tutaj ta droga jest bardzo ładnie idzie, także... Spotkamy się gdzieś po drodze. Może i tak. Jakie fajne teksturki takiego. Co tu jest w ogóle? Ale kapitalnie zrobione. Taki popękany asfalt jakby, kurczę. Nie, powiem ci, że znalazłem. Zobaczyłem, że... Widziałem gdzieś na właśnie, jest nowa tekstura, tak jakby kamienia, żwiru z czegoś spękanego i właśnie to jest chyba to, wiesz, że gość po prostu do mapy sobie to dodał. Może podmienił, co? Czy dodał jako... Też mi się tak wydaje, no wiesz, jak już robił swoje, no miał pole do popisu, tak? Dobrze, my dobrze jedziemy, Adrian, tak jak ja chciałem, my jedziemy. A ten to ja nie wiem, gdzie pojechał. Ważę, żeby cóż. Ale kapitalnie. Ale zajebiście. Jest widok, ukrywanie.
O, mas 535 przed nami. Tylko ciekawe, czy do odblokowania. Do odblokowania, tutaj tak. To zatoniemy cały. O, leż. No, tam się zaparło. No, tu. No, do odblokowania faktycznie. No, ale niestety musi sobie zostać, mazik. O. Ale stroma góra. No ciekawe, czy my tu podjedziemy. Tak, podjedziemy. Wyciągara. Boże, chcesz to spróbuj cię jakoś wyprzedzić, będę cię wciągał ja. Nie, ja to się złapię. No jest, odblokowane. No, dobrze, jedziemy. Na drewno. No dobra. Tam się załadujemy i później pojedziemy. Ja już wiem jak jedziemy, dobrze jedziemy. Tak, dobrze. I pojedziemy, no. Dobra, ale widzicie, no ja trafiłem do tego odblokowywania tędy. Daleko jesteś od nas, Paweł? Wiecie co, nie wracam się, ja to chyba dalej. Teraz jak włączę. O, ja, o. Nikt nie ma naprawczych, nie? Nie. Nie, nie mamy coś. No, ale stało. Fajnie. Ja jadę 210, nie? Rozpędziłeś się pewnie, co, za mocno? O, a to nic, no jeszcze to. Nie dałoby się tu jakiś tam bagażnik taki, co, źle. Ulala. Dlatego tamto auto mi się podoba, ten Kras, to był tak, Teczor? No, ten drugi taki Kras, tak? 260. No, bo on ma zabudowę właśnie tej ramy i to koło, nie? Czyli możesz sobie wziąć krótkie i ramę i możesz się naprawić, nie? A tu dupa, ciągniesz to koło za plecami. No i co z tego? Gówno. No, przydałby się taka zabudowa, żeby z przodu ten leżak był wysoko. Znaczy wiesz, wysoko, ale tam masz, o, już nabiło mi znowu uszkodzenie. Przy tym zjeździe pewnie, co? No. Leżakiem zawadziłeś, no. To nic, no trochę trzeba załapać. O ja, ale tu ciasto. Ale ciasto? Moja mama zrobiła ze śliwkami. O, ciasto ze śliwkami. A, To jest siota. Teraz muszę, będę żonę męczył, żeby ciako jakieś zrobił. Wow, a to co? Ja nie wiem, czy wolny jedzie przede mną, czy nie, teraz to już... Ja tu do jakiegoś ukrywania dojechałem. No. Teraz to odkryjemy. Odblokuj. A, no to widzisz, to ekstra, jestem przy drewnie. O, odblokowałem coś, no. Przy okazji kosząc brzuskę i niszcząc zderzak. Ale się złożyła jak zapał. Wyklepie się, tak, kilo szpachli. Wiesz, co mi się podoba w tej mapie? Z Maćkiem wczoraj też rozmawiałem na ten temat. To, że... Na oryginalnych mapach miałeś te ukrywania tak porobione, że musiałeś niezły challenge mieć, że jak jechałeś... Jedź, Adrian, jedź. Czekaj, mam nawet, patrzę. No trochę, żeś ci lato stanął, ale to nie. Chodzi o to, że wiesz... tam musiałeś, żeby odkrywanie zrobić czy coś, to... dostać się do niego... i ciężko było, nie? A w ogóle z drzewem to już był Armagedon. A no to po drodze, żeby właśnie, jedzieć. Tak jak tutaj widzisz, jedziesz i masz ukrywania na drodze, że robisz sobie mapę, jesteś w stanie sobie zagrać, wziąć ładunki, jechać z dostawą i w międzyczasie sobie odkrywać mapę, nie? I my się teraz wrócimy tą samą drogą, nie? Mi się to są za. Ja. Tato, kupa. Ale ci dzisiaj zrobiłem niespodziankę na śniadanko, co? Pyszota. Dla ciebie może? Nie, powiem ci, że... powiem ci, że mamy takiego gościa w pracy. Chłopie, on to chyba ma ścianki żołądka z jedwabium. No i ściągłem kiedyś na telefon Two Girls One Cup. Znasz filmik chyba? Nie znasz? To byś się nawet kurde online nie przyznawał. Ja też jaki nie znam. Two Girls One Cup. Konkretnie poproszę.
Nie wiem, czy chcesz, żebym to mówił ci konkretnie, nie? No dobra, to nie. Ale sobie potrafię chyba ten wyobrazić. Są dwie laski. I one mają szklankę. I sobie do szklanki robią. I sobie później to jedzą. Jedna później drugiej żyga do buzi tym gównem, nie? I tak dalej. Maniek. No mówiłem, że nie chcesz. No i wiesz, temu gościowi żeśmy pokazali, jadąc na bramę, uciekł z autobusu i zażygał przystanek. No i właśnie wczoraj żeśmy też rozmawiali znowu z kolegą, który dał dzisiaj ciała, siedzi w korkach, nie wiem, może nie chciał z nami po prostu grać, nie wybrał korki, whatever. Ale właśnie co mnie się spodobało, to że masz punkty na drewno też, które nie utrudniają ci gry. Możesz sobie śmiało zawrócić. No właśnie, to już zauważyłem, że to jest zawrotkę sobie zrobiłem na blokadzie dyferencjału. No ale widzisz, ale wjeżdżasz i nie, kurwa, jebana przyczepa, przewraca auto i tak dalej, nie? O, tu sto, panie, o, tu sto. I na takich mapach chcesz się grać, po prostu siedzisz i masz ochotę, że... Nie będziecie, kurwa, dobra, nie jadę tej mapy, bo ona mnie wkurwia, bo tam jest ciężko drzewo załadować. Wracamy tą samą drogą. Nie, Paweł, źle pojechałeś. A ty do którego chcesz jechać? No tam. Do którego? Przed warsztatem, polecimy na warsztat, naprawimy się i później zobaczysz. No odkrywamy dalej mapy, tamten cel zostawimy sobie na koniec, wiesz? Ten na samej górze? Ten, co żeśmy pominęli z odkrywaniem. Dobra. No teraz polecimy teraz na cel ten, nie wiem czy będziesz widział, zaznaczyłem na mapie. Będę widział. Dobra. No. Ale będziemy jechać przez co? Przez garaż chcesz jechać? Później polecimy i tak na garaż, bo musimy się naprawić, nie? Dobra. Na garaż, z garażu się wrócimy koło tego celu, przecinka na paliwo. I tu na drewno przelecimy, teraz... pod górkę. O, inną drogą wjedziemy tu na drewno. Dobra. Czy my teraz przez paliwo będziemy jechać? Będziemy jechać przez paliwo, tak? Chyba jo. No, przydałoby się. Nie będziemy. Nie być. Przecież dużo nie poszło tego paliwa. Ciekawe, czy w twórcy map jakoś regulują spalanie, czy to zależy od samochodu? O, teraz to jest, za trudne pytanie. Jocie, ale widoczki. O jak, gdzie to teraz jechać? Tylko, dobra, panowie, ja już tu zjechałem, jest jeden problem. No. Czy my przejdziemy przez tą wodę? A właśnie, dojechałem do tej wody. Jedź pod górę tam, mi się wydaje, tam gdzie ja jechałem. Tą wodę da się chyba przejechać. To co, Maniek ma w tą wodę jechać, tak? Ja wczoraj to przejechałem, ale no zobaczymy z wieloma uszkodzami. Ja najwyżej, no cóż. Wtedy to już nas mapa zmusi. Jak nam się auta popsują, to wrzucamy się do warsztatu, nie? To ten znak 20 na godzinę i zatopiony autobus. Tak. Ależ to jest przejazd niesamowity. No ciekawe jak ja z tym drewnem jeszcze tak stromo. Próbujemy. Ja pierdzielę. Może będziecie mnie wyciągać. Ja zaraz za tobą idę. Lekkie gazuzu i jadę. O, wolny już chyba nie. Nie, jeszcze się. Nie, ja jeszcze jadę. Powiem ci, że zrobił tak, że do maski sięga. O, chyba nie, do szyby. No na razie łapię uszkodzenia. Ale jadę. O, już po dach. Ja pierdzielę. Ale hardcore. Przejdzie. Chyba przejdzie. Zaraz zobaczymy. W nurka się bawi. Ojejejejej. Dużo uszkodzeń? 415 na 600. 440. Ale wyszedłem z wody. Dobra, 454, ale wyszedłem. Uch. Było gorąco. Strzela z tłumika, ale jedzie. Zgniotca, nie łamiotca.
radziecki sprzęt. Jakie strzały z tłumika. Ja ostatnio tak przyjechałem zalany cały. Zapłon. Ale to pięknie wygląda. On jest, zmienił kolor, jest mokry. Dymi z każdej strony, jeszcze strzela z rury. I piękny widok przede mną. O, to tak może być. Szkoda, że wiesz, nie jest to właśnie zsynchronizowane, że ja tego nie widzę. Fajnie by to było, jakbyś tak mi jeszcze kopcił, wiesz o co chodzi. No, no, dymem tam ciebie zalewał. No, no, pójdźmy dalej w 5D albo 6D, żebyś zapach czuł jeszcze spod monitora. Spalin, dziękuję. Tu mu kupa nie pasuje, a chciałby spaliny czuć. No ja pitole. No nie, kupa to nie spaliny. Ale zdrowsze. W prawo czy prosto na tym rozjeździe tutaj? Masz podgląd? Właśnie poczekaj, w prawo. Ale mi mapa fajnie wysoko wskoczyła nad auto. No mi też, tak kamera pokazała z góry, ale kapitalnie to wygląda. No, wrażenia wizualne są, powiem szczerze, na tej mapie niesamowite. Ale pięknie te skały wyglądają, nie? Porobione. Przypomniało mi się... O, tam jest lejek. Przypomina mi się właśnie... jak ta góra się nazywa? Nosal w Zakopanem. Podobny miał skałki właśnie, jak byliśmy rok temu. No, to wtedy co miałeś do mnie przyjechać pierwszym razem. Tak, tak, tak. Deczor jak zwykle w NMN, spójrzmy na mapę, gdzie on jest. On tam pocisk, no ja pitole. No, no posłuchaj. Bo, ja mam tyle... Nie, ja mam tyle uszkodzeń, że on w tej wodzie umarł od razu. Muszę jechać na koło. Dobra, odkryte, na mapkę zerknę, a nie, żebyś tam nie ten... Ja już ten, dobrze. Jedź na asfalt i asfaltem pojedziemy tam do tego, tam jest później objazd. W lewo, tak? No, cel, poczekasz na mnie na drodze, ja tam pojadę odblokować jedno. O, ty tam... O, ty, może nam się udać. To. Tu po lewej jest no. Taka biała skała. Ha, skała. To nam się przeważnie udaje. No dobra, wiem. Zaraz, bo tu znowu rozjazd jest w prawo i w lewo. Nas fizyka nie zabije. O, prawo. Nas fizyka wzmacnia. Brawo, Adrian. Dobra, dobra, już wiem, spojrzałem sobie na mapkę. O, jest asfalcik, elegancko. No i... Szybko, w sumie na mapie to długo wygląda. I w lewo, tak? Tak, i tu zaczekasz, ja pojadę odkryć jeden lejek. No to harasiory. Chyba, że chcesz się tam później kręcić. Nie, jadę normalnie, tym objazdem. I to się nazywa przemyślana mapa. Dojazdy, rozjazdy, odjazdy różne, alternatywne drogi. Trochę asfaltu, trochę błotka, jakieś te ekstremum. Ciekawe, ciekawe. I co, mam poczekać przed objazdem, tak? Tak, ja tu... Kurde. A czy tu już możesz stać? Ja to muszę spory kawałek nadrobić. Polecę tędy. Wczoraj tu ławka taka stoi, wiesz Paweł, gdzie? Nad wodą. No coś tam jest, no. Wczoraj jak przyjeba... Gdzieś tu nam pojechał? Wczoraj jak przyjebałem w tą ławeczkę, to złapałem 136 uszkodzeń. No tu jest ten 700... Ja tam, a port jest, tak? Tak, tu jest do odblokowania ten drugi 700... Toż 7010 jakoś tam. Ten taki z tym ryjem wystającym, znaczy... Duży zwisma ten przedni. Ty, to co, ja czekać na ciebie, czy... No ja i tak będę musiał się tam wracać, gdzie ty jesteś w tej chwili, także jak chcesz. A, no. Bo nie ma objazdu, nie? Nie.
No to czekam. Uważaj. Aha, no tak. No, tu nieźle tu jest, widzę, zrobione. To są tylko dwa takie punkty, gdzie musisz zjechać z mapy, raczej z trasy, żeby je odkryć, wiesz? No, bo tu widać nawet, że tutaj jest gdzieś blisko woda. Ale tak patrząc na rozkład mapki, to naprawdę fajnie zrobione, bo są tak porobione ścieżki, takie widać, że na przykład można sobie tutaj przejechać łąką między dwoma drogami, skrócić sobie. To tam pojedziemy za chwilę na to paliwo, tą łąką. Ja utknąłem. Ale czekaj, to my nie dojedziemy do celu? Dojedziemy. Dojedziemy przecież. No. Odkryto. No i widzę, ty jak dojedziemy do celu, no to będzie już koniec, czy nie? No gdzie? Wszystkie cele robimy. A, wszystkie. Chyba, że ci się nie chce. Nie no, zobaczymy jak z czasem, bo już no, dopiero godzinę w sumie. Bo... Tak do 20, żeby skończyć. No. A, bo ty się w ogóle wybierasz dzisiaj tam, czy miałeś... Ja nie wiem, to zależy od mojej Ani, bo wiesz, Ania powie, że chce iść, no to będę musiał iść. W autobus i pojechali. Auto do garażu. Auto do garażu. Dobra, wyszedł. A ty tędy pojechałeś. No, bo ja myślałem, bo ja bym w tej wodzie nie przeszedł, w tej wodzie z tymi uszkodzeniami. I co teraz? Ja aha, teraz tutaj. Tutaj. O, to masz kawałek to, do tego celu. Ale ja dobrze śmigam. No to хорошо. Ta jedyneczka i poszedł. Drugi na tło. Próbowałbym tu, ale tu jest stromo, nie ma się czego złapać, nie będę kombinował. Nie będę kusił. Poczekam i widzę cię już. Idzie jak burza po tej plaży. No wczoraj tu szłem jak burza. Jak zapierdzieliłem w ławkę, jechałem w sumie, bo to dostawą to jechałem. Kurczę. Co ławeczka tak cię zgięła? Chłopie, nie Maćka jej. Cię zapytaj. A to fizyka kiepska. A. Wiesz, prawo deczo. Ciało statyczne. Wytwierdzona dobrą kotwą do ziemi. Prawda musiała być. To musiała być zła ławka. Kto tam trąbi? Deczor pewnie. Ja. Czy ma nie gania ptaki? A, bo bym go rozjechał. Ja bym deczora słyszał, nie mówię. Tak, no deczor naciś. Deczor trąbisz? Nie. Zatrąb. Słychać? O nie. Nie było słychać, nie. No patrz, jednak to coś zrobili. Jedź, Adrian. A, jadę. Strzelający tłumik, ale jadę. Ale kurwa się wjebałem, że tak brzydko powiem. Urwał i... No matko! Wyjedź, że wreszcie, nie rób wstydu. Wygląda. To co mówisz? Mówię, że wyglądało przy tym wjeździe, że strasznie miękko będzie, a jest tak twardo, sucho. No fajnie, powiem ci, że potrafi trochę oszukać, wiesz, mapa. Tutaj będzie wesoło. Z jaką prędkością, uch. O, ktoś trąbił. No to ja teraz.
No to teraz było słychać. O mi tu ptochi lat. Ok. Kurde, słońce zaszło. Słońce. No, ciemno. To śrubka w wiaderko. Dobrze jedziesz. Tam będziesz miał odbicie w prawo. No, widzę, widzę. Dobra. Ale mi to zbufowało. No to, to... Ups, coś przywaliłem, ale nie widzę tutaj, żeby coś było. Może tego spycha przyhaczyłeś? No nie, właśnie. Mam od niego z pół metra. Chyba, że fizyka jest tak zrobiona, że... Dobra, wyciągarka. Kolizjon musi być zrobiony bardzo daleko w FTS-ie. Kolizjony. Tak, kolizjon tej koparki, faktycznie. Wyrwało mnie dopiero teraz. Proszę, uważaj, Mariusz, tam w tej koparce. Damy radę. O, a tu odeczor jest, proszę bardzo. Jeszcze na wsteczny wpadł jak złomek. Mistrz jazdy na wstecznym. Ładnie. Ostatnio z młodym mucimy auta znowu. Fajnie jak ten Hudson Hornet idzie bokiem. Tak, tak. A ten, to tak. Piękna scena. Kurs pod kół, japa ucieszona idzie jak burza. A mówiłeś, żeby tutaj te dodatkowe ładunki MTZ by nie pasował. Proszę, jakby pasował. O, a mnie tu przechyliło. No i właśnie taki. O, to tam muszę, widzę, uważać z tymi przechyłami, bo... No, masz kierowcę zawodowego, to... O. Jedziesz z długim. My nie mamy uprawnień z Maćkiem. Mów za no siebie. Tak, w sumie. Masz C, masz E do C? Ja mam C, ja jadę z krótkim przecież, nie? No, no tak, tak. O, panowie, ale tu ciasto. Ciasto chyba coś czy ciasno? Deczor, ty jakiś inny jesteś. Nie lubisz, jak jest ciasno? Tak jak ty. Nie lubisz? Ja tego nie powiedziałem. No bo narzekasz bez przerwy, ale ciasno. Panie doktorze, a nie było tam, panie doktorze, to jeszcze ze dwa szwy więcej. Co? A nie przyzna się, zobacz. Ale co, o czym ty mówisz? No mówię, panie... Zawiesił się. No mówię, nie było tam, panie doktorze, ze dwa szwy więcej. Taka ciaśniutka będzie. No to Maniek by modził, co? Tak robią, nie? Nie wiem, nie jestem lekarzem. Dobra, panowie, przerwa na siku. Panowie na lewo, Maniek na prawo. Tak. Na lewo las, na prawo las. No patrz, niby tutaj powinno być sucho, a siada tak, że masakra, nie? Całą ramek. A jest mokro, no. Tutaj to elegancko. Gdzie on mi tam wjechał? Jak ja teraz zrzucę to drewno? A, dobra, z boku. To co? Zakończymy sobie tutaj, nie? No.
jakby my, tu się mało miejsca. Jakby my normalnie ruszyli z czasem, tak jak miało być, we czwórkę, to żebyśmy mieli mapę całą zrobioną, no ale że... Stało się tak, jak się stało, Maciek nie dopisał, albo mu faktycznie korki nie dopisały. Ty, bo on mówił, gdzie on jechał? No nie, możesz wjeżdżać, Mariusz. Gdzieś na Trójmieście, za Trójmiastem, gdzieś tam. A, bo ja miałem ostatnio. Możesz wjeżdżać tutaj obok mnie. Także... Ten poszedł na... Oszczędności. O, już wiesz. Bo ja dostałem powiadomienie, że na 16 był wypadek i wahadłowy ruch. Ale on 16 to nie, tam... No nie wiem. Inną drogą jechał. Tak. Rozładujesz się? Proszę. Także... I co? Żadnych tych? Żadnych... Jak osiągnięć nie? Chciałeś? Za co? Za jeden cel? A gdzie reszta? Okej. Ale te, też nie rozstanie przez to modowana mapa. No tak, tak. Także... Dzięki, Adrian, że znalazłeś czas. Deczor oczywiście nawigator. Dzisiaj dał ciała, poszedł czasami. Lubi sobie widać, jak widocznie jak kot chodzić własnymi ścieżkami. Mam nadzieję, że jutro nam się uda już w pełnym składzie zagrać. Także dzięki wielkie raz jeszcze i do następnego razu. Dzięki również za zaproszenie. Dziękujemy.